wiem, że lakiernicy kombinują i czasami tego nie robią, natomiast ja ją zawsze wykonuję tak, jak prosi mnie o to producent. Wygląda przerażająco. Ludzie się boją słowa ćwiartka, bo myślą o elementach konstrukcyjnych bardzo często, jeśli chodzi o naprawę pojazdu. Silnik elektryczny napędza przednie koła. Kto to poskłada, proszę pana? To są poważne naprawy, które da się zrobić technologicznie, ale to trzeba zrobić technologicznie i pomierzyć ten samochód na ramię i on nie będzie robił czterech śladów. No to tutaj od tego momentu zaczyna się karbonowy monokok. No, tak, jest to blacha. To jest tak. To, do czego jest tylna belka i tylny zderzak, na czym wisi. No tutaj zgrzewarki nie użyjemy przy tym samochodzie. Jak na chłopaków, którzy pracują tu tyle lat, no to nie robi żadnego wrażenia. Samochód jak samochód, oni tak do tego podchodzą. I lakiernik to nie tylko taki utytułany koleś z fajką, ale to ludzi przeraża. Dzień dobry, witamy w Jędrzejowie, w Centrum Napraw Powypadkowych Radziejewski. I jak zauważyliście, zmienił nam się kolor budynku. Kolor budynku się zmienił. Kiedy zmieniliście? Tydzień temu. Przejechałem to, słuchajcie. Jadę tam od góry, bardzo łatwo jest to znaleźć, ponieważ z obwodnicy jest tu dosłownie jakieś, no może 400-500 metrów. Jadę, myślę, na 100% znajdę, ponieważ duży żółty budynek i przejechałem. No już jest żółty. Musiałem zawracać troszkę dalej, ponieważ budynek jest szary, ładnie wygląda. Jesteście w Jędrzejowie, dumnie nazwanym mieście naszym. Naprawy powypadkowe blacharsko-lakiernicze zajmują się tym już trochę ponad 30 lat. Słuchajcie, na początku filmu pokażemy wam motocykl, skuter, który pojawił się w ostatnim odcinku. Dzisiaj film o BMW i8, ponieważ Karol skończył ten samochód i zobaczymy go już w całości, jak wygląda, jak to wyszło. A teraz chcemy wam pokazać, ponieważ pojawił się komentarz pod ostatnim filmem na temat skuterka Gilera, ponieważ to taki zabytkowy, fajny, zabytkowy. No może zabytkowy? Źle powiedziałem, chyba za znaczy, bardzo pojechałem. Myślę, że rocznikowo tak, ale nie wygląda na zabytek. No właśnie, ale to już taka motoryzacja dawna i skutery z tamtych czasów były takie naprawdę, miały coś w sobie, a taka Gilera podobno, że zawodnicy MotoGP ćwiczyli na tych motocyklach. Taki był komentarz pod ostatnim filmem. No widzisz. A jest, może to być prawda. Może to być prawda, bo jak byłem młody i ten skuter miałem praktycznie jako nowy kupiony, to no interesowałem się tuningiem i innymi takimi rzeczami i faktycznie wtedy były modne zawody właśnie na tych Gilerach, na Yamahach, no na torze. Na torze po prostu, tak. Poprzerabiane. Idziemy oglądać. Który rocznik? 2003, no nie wiem jak to po prostu... 21 lat w tym momencie. Dokładnie tak. A wygląda jak nowy. Kupiony jako roczny po dotarciu od znajomego tutaj z Jędrzejowa. I w zasadzie w pełni oryginalny, chociaż przez okres mojej młodości oryginału tutaj parę rzeczy się pozbyłem. No wydech, wiadomo, jakieś tam przeróbki. Max, który wyciągnąłem z tego, może nie powinienem mówić, ale... Nie no, powiedz, bo to... Stówkę leciał. Bo on właśnie stówkę, tyle jedzie. Stówkę leciał bez żadnego problemu. I przypomnijmy, że to 50, żeby ktoś się nie pomylił. 50, tu nie było żadnego zmiany cylindra, były tylko tam wariator, wydech, strojenie, paski, rolki i tego typu rzeczy. I stówkę leciał, nawet 70 raz objechałem. Bo to są prędkości przeznaczone dla skuterków już 125 pojemności. No tak, nie? No powinniśmy jechać 45 na godzinę. Wiadomo, że każdy, co tutaj zrobił 1000 km, to zdejmował blokadę i ten skuter jechał te 70 na godzinę, ale stówki nie osiągał. Natomiast po lekkich modyfikacjach dało się tu zrobić. Czyli jechałeś do końca licznika. Do końca skali, dokładnie. Konkurencją dla niego wtedy była Yamaha Aerox, tak? Tak, Aerox, Peugeot. Do dnia dzisiejszego dosyć spoko skuterek. No, Peugeot Jet, czy jakiś tak? Już nie pamiętam tej nazwy, ale Peugeot. Nawet jeden Peugeot był z turbem, z tego co kojarzę, lub z kompresorkiem. I jeszcze było Aprilia RS. Aprilia RS, tak. Nie, Aprilia SR. SR, bo RS-a ja miałem. To był motocykl. Ścigacz, tak? 50, ale ścigacz, natomiast skuter był SR, dokładnie. Peugeot Speedfight, teraz sobie przypomniałem, były dwa rodzaje. Tak, Speedfight i ten jakiś tam jet, który był też fajny. No więc tak wygląda skuterek. Słuchajcie, na żywo kamera, w kamerze prawdopodobnie jest całkowicie jak nowy, ale na żywo uwierzcie mi, że wygląda dobrze. Czy coś odmalowywałeś tutaj w nim? Nie, nawet macie tutaj moją jakąś tam lekką wywrotkę, która się tutaj zdarzyła. No bo zdarzyło się, tak? Było się młodym, no to się też nie wszystko. Jedna rzecz jest odlakierowana, to dekiel pokrywy napędu, dlatego że po moich przeróbkach, gdzie tu była rejestracja z boku, gdzie były różne takie kolorowe śrubeczki i tak dalej, no trzeba było to przywrócić do oryginału, więc wymieniliśmy, po prostu polakierowaliśmy sam dekiel, ale reszta jest seryjna. Fotel utrzymał się w oryginale, czy jest obszywany na nowo? Obszywany na nowo, tak. No, bo coś za nowo to by wygląda. Nie, one miały taką skórkę Sky, która po prostu popękała. No, popękała na pytam, szwie bo... i my tylko jakby odnowiliśmy. Ale to nie tylko szybciej. Skuter, bo w motocyklach jest identycznie dokładnie to samo, po prostu ze starości te materiały od słońca po prostu pękają. Dokładnie. No to teraz wystarczy sprawdzić, czy funkcjonuje.
Funkcjonuje. Odpali? Myślę, że... Mamy akumulator? Co, akumulator to jest słaby, nie odpalałem go dłuższy czas. Na pewno skopki odpali za którymś razem, ale odpali. A skuter stoi ponad rok czasu, więc no, musiał się dostać paliwa. Jak dostał paliwa, to odpalił. Ale jak ładnie, równiutko. Jaki jest przebieg? 11 tysięcy. Łe, to jest nowe. No widzisz. 11 tysięcy po 21 jak latach. Jak się dba. Znaczy 11 tysięcy było zrobione przez pierwsze 4 lata. No właśnie, i teraz jeszcze stoi. Dokładnie. A nie masz takiej czasami, żeby się przejechać? Takiej chęci? Na zakupy jak najbardziej, co roku jeżdżę. Ale to nie są jakieś wypady po 100 km, tylko wokół komina, nie? Sprzedałbyś? Nie. Miałyśmy myśl sprzedania, ale nie sprzedam, bo nie znajdziesz takiej. No właśnie, o to chodzi, że już takich nie ma. Nie ma takich. Znaczy jak znajdziesz, dlatego zapytałem, bo ja bym chętnie kupił. Sprawdzaną, lakierowaną, po przeróbkach, po tym. A to jest oryginał, polski salon. Jeszcze to na nieunijnych tablicach, ponieważ mamy tutaj flagę Polski, czyli przed 2004 zarejestrowane. Jest jeszcze stary dowód rejestracyjny od tego skutera. Czyli jeszcze ten taki różowy? Zaraz Ci pokażę, powinien być w środku. Stare dowody, pamiętam, chyba te, były Te, które różowe. Były bezprzeglądowe. Bezprzeglądowe? Jak dobrze kojarzę. No tak, bez... jest. No, różowy, tak. To pamiętam, w moim maluchu taki przewód, taki dowód miałem. Jeszcze, żeby nie było, że to nie nasz tyle lat, ale jest. Kurczę. Jak najbardziej nazwisko się zgadza, co prawda no to taty, już, no nie? To, ale... już ikona motoryzacji, ikona takich skuterków, bo no włoskie, japońskie i włoskie najlepsze, aczkolwiek uważam, że w tamtym czasie włoskie chyba przodowały. Myślę, oni że... robili jakieś takie bardzo zwariowane. Myślę, że tak. Głównym konkurentem był Areox, bo tego było najwięcej. Gilera to była taka sportowa podmarka Piaggio, bo na wszystkich plastikach masz Piaggio, to jest producentem jest Piaggio, tak naprawdę. Wiadomo, że Vespa to też jest Piaggio, tylko ta w retro stylu, a Gilera była tym odłamem takim sportowym, nawet był taki skuter ala motocykl Gilera DNA, nie wiem czy kojarzysz. Tak, oczywiście, no, to kiedyś chciałem jeszcze nie do kupienia. Silnik, wszystko było to samo, tylko pozycja była na takiego Nakeda, nie? No, takie właśnie to ten DNA fajnie po prostu wyglądał. Wyglądał, to miał ten sam silnik co ten Runner. Tylko taki motocykl mały napompowany kółkach. Dokładnie, ale też z automatem. To wszystko było komponentami to samo, tylko po prostu inna rama, inny wygląd. Tutaj za bramą stoi ciekawa część, którą chciałem pokazać i chciałem, żebyś troszeczkę coś powiedział i wytłumaczył, bo ludzi nieznających się oczywiście na technologii naprawy takie części przerabiają, bo za drzwiami stoi tak zwana... No ćwiartka możemy nazwać. Przerażają ich. No ale tak, najbardziej. Nie ćwiartka nawet, a pół samochodu. Pół samochodu. Chodź zobaczymy. To jest 1.8 BMW M3 E92. Może 1.4, no nie wiem, jak to spojrzeć. Wytłumaczymy, o co chodzi w naprawach blacharsko-lakierniczych. Tak. Ćwiartka, przeważnie to określenie, które gdzieś tam spotkacie przy naprawie samochodu i najczęściej dzielą się na ćwiartki tylną, boczną i przednią. Tak jest. Czyli przednią tniemy sobie gdzieś tu, tu, zabieramy do nowego samochodu, bok jako taki mamy całe, do samego tyłu, co wspawujemy najczęściej słupek i próg. Ja tak tłumaczę, jakbym się co najmniej znał. Dobrze, ja to skoryguję zaraz. Tylna ćwiartka, no to jest to cięte gdzieś tutaj w tych miejscach i tam na dole i wstawiamy sobie tylną część nadwozia. Najczęściej po wypadkach właśnie gdzieś w jakąś tam w prawy tylny róg, w prawy przedni róg, czy gdzieś tam wjazd w bok, czy jakaś obcierka, czy jakieś spotkanie z motocyklem, z jakimś samochodem od boku, czymkolwiek, ponieważ jeżeli uszkodzimy tutaj słupek środkowy, no to niestety trzeba to wszystko wymienić. To jest to samo z progiem, do tego to jest próg wewnętrzny, do tego dochodzi jeszcze próg zewnętrzny. To jest to, co najczęściej gnije Wam w samochodach i musicie u Pana blacharza jechać je to wymienić. Z tego samochodu, z tego co widzę, zostało pobrane poszycie tylnego butnika. Tak, bo klient zdecydował się nie na zakup nowego poszycia, tak jak to wypadało w BMW 2, które nasze, które widziałeś, gdzie tam było nowy taki element. Tutaj musieliśmy go odzyskać z, po prostu z używki, czyli z innego samochodu, który został pocięty. Skoryguję trochę Twoją wypowiedź, bo ludzie się boją słowa ćwiartka, bo myślą o elementach konstrukcyjnych bardzo często, jeśli chodzi o naprawę pojazdu. I faktycznie tak było w latach 80., 90. i nawet po dziś dzień, gdzie wykorzystujemy elementy z drugiego samochodu, ale nie blachy, poszycie, bo właśnie ludzie myślą, że jak jest zmiana poszycia, to o Jezu, ćwiartka albo składane z trzech. Nie, tu chodziło bardziej o to, że to były tak rozległe naprawy, że podłużnice się wykorzystywało, czyli elementy konstrukcyjne. No najczęściej właśnie elementy konstrukcyjne.
awaryjne. Czyli bo to jest to, do czego jest tylna belka i tylny zderzak, na czym wisi, tak samo z przodu kielich, tu amortyzator. To są poważne naprawy, które da się zrobić technologicznie, ale to trzeba zrobić technologicznie i pomierzyć ten samochód na ramię i on nie będzie robił czterech śladów. Ale to ludzi przeraża. I bardzo często usformułowanie wstawiona ćwiartka tyczy się właśnie panelu zewnętrznego poszycia, czyli tego progu, o którym wspomniałeś tam wcześniej, a to jest tak naprawdę tylko ozdoba. To jest konstrukcja samochodu, która tutaj jest niedotykana, natomiast ten element panel zewnętrzny, to ten wizualny aspekt dla nas, to jest to, co pobraliśmy z tej ćwiartki tak zwanej i zaadaptowaliśmy do samochodu, który do nas przyjechał. Czyli to jest coś takiego, jak ktoś by chciał wymienić sobie przedni błotnik, aczkolwiek przedni błotnik jest odkręcony, kręcony na śrubki i wtedy sobie go kupujemy, przykręcamy, tak, zakręcamy, a tylne błotniki najczęściej są właśnie wspawane razem z samochodem na stałe i trzeba sobie je pozyskać z danego samochodu. I tak jak tutaj widzimy, zostało odwiercone na oryginalnych zgrzewach. Dokładnie tak. Ponieważ wszystkie te blachy, samochody nie składają się z jednego elementu. One są w fabryce też składane z tych wszystkich blach i one właśnie są zgrzewane tymi zgrzewami, więc jeżeli odwiercimy tutaj takim specjalnym wiertłem, to każdy z tych elementów możemy pościągać i wtedy mamy samochód układankę. Tak, wystarczy sobie popatrzeć, jak jest produkcja samochodu wygląda na YouTubie, znajdziecie filmiki z produkcji, gdzie każdy panel po kolei, ten wewnętrzny też, jest przykładany i przez robota zgrzewany. To nie jest tak, że samochód jest odlany z jednego odlewu, bo tak ludzie często myślą, tylko właśnie to jest pojedyncza blaszka, która są podgrzewane, tak jak tutaj widzicie na zbliżeniach. Wszystko te kółeczka takie, to są właśnie zgrzewy, z którymi się złącza te blachy, zgrzewa i to wszystko tworzy jedną całość. W momencie, kiedy tą blaszkę sobie odwiercimy, to jest zwykła blaszka. Rzucimy na ziemię, to po prostu jak konserwa turystyczna, a w momencie, kiedy zgrzejemy te wszystkie blachy ze sobą, tworzy bardzo trwałą i mocną konstrukcję. No i to robi też sztywność nadwozia. Tak, w refiniszu tylne poszycie łączymy tutaj. Tak jak było to też w naszym przypadku BMW 2, gdzie mieliśmy oryginalne poszycie, bo takie cięte przychodzi tu. Natomiast gdyby się ktoś uparł i chciał to zrobić w niewidoczny sposób zupełnie, da się całą tą ramę poszycia kupić i wstawić ją pod tylnym, pod błotnikiem, kończymy, tak jakby jest fabrycznie. Miałeś tylko okazję kiedyś tak robić? Nie mieliśmy, bo nikt się nie kusi o takie rzeczy, bo z czym to się wiąże? Z wycięciem przedniej szyby, z odseparowaniem dachu, dlatego żeby najmniej inwazyjnie podejść do tematu, tniemy to na tym miejscu, łączymy to tutaj w sposób technologiczny, tak jak to producent przewidział, czyli lutospawanie, później cynowanie, ewentualnie zaciągnięcie tego jakimś rodzajem szpachli i podkładu. I to jest tak naprawdę w sumie jedyne miejsce tutaj i na dole, gdzie możemy znaleźć. Tak, ale często to na dole jest pod listą progową, pod plastikami, jest niewidoczne. Tutaj możecie sprawdzać, czy ktoś poszycie wstawiał. Mamy ten samochód tutaj, żebyśmy zobaczyli. Mamy, to jest samochód, który wyjątkowo nie lakierujemy. Klienta z Warszawy, który sam będzie lakierował ten pojazd, ale chciał mieć auto pomierzone na ramię, bo było tu uderzone w próg i było pewna gwiazdka, którą musieliśmy, że tak powiem, sprawdzić, czy na pewno auto jest proste. Miał też przestawienie na kielichu na wzmocnieniu, ale po wymianie wzmocnienia było na tym samym miejscu. Okazało się, że 4 mm, czy 5 mm jest przestawienie, tolerancja jest 3. Ja widzę, 2 mm jest ruszone. Że to auto jest M3. M3. Oddajemy w stanie tylko blacharskim, z mastykami. Lakierowanie klient robi sobie we własnym zakresie. M3 stoi w miejscu i 8, którą za chwileczkę pójdziemy oglądać. Tak. No i znowu, dla normalnego, przeciętnego kierowcy i użytkownika przerażająca sytuacja, bo znowu wszystko rozebrane na śrubki. Nie ma tylnej szyby, nie ma szyby tylnej bocznej. To akurat szyby klejone, więc to w dawnych samochodach typu Cinquecento czy duży Fiat Maluch wyciągało się to na sznurówce, na gumce, na uszczelce, a tutaj trzeba to wycinać. No i tak wygląda poszycie błotnika, czyli w tym miejscu, bo widzimy tutaj. Widzimy delikatnie. Było tutaj oczywiście cynowanie, jest jakaś delikatne do uzupełnienie jakąś szpachlówką bądź grubiej podkładem, bo jest to naprawdę wyciągnięte, zresztą przejedź ręką, sam zobaczysz, że poza jakąś niewielkim wgniotką czy takim dołkiem, tak, praktycznie mamy tutaj SIO. Dlaczego to jest zapodkładowane, jest matowe? Dlatego, że położyliśmy tutaj mastyki, o co nas klient prosił, a mastyki w ciągu iluś dni muszą być przykryte. Dlatego przykryliśmy je podkładem, bo ja nie wiem, kiedy ten klient będzie to lakierował, więc po to, żeby to auto jak najdłużej trzymało tą formę, której od nas wyjeżdża i miał czas na dalsze prace, zapodkładowaliśmy to cienką warstwą podkładu. I przechodząc tutaj do bagażnika, widzimy dokładnie miejsca, gdzie samochód tutaj został odcięty do malowania i tak wygląda oryginalna mastyka. No, wy robiliście tą mastykę? Tak, no to ona jest fabryczna. My robiliśmy tą mastykę, wewnątrz też tam możesz zobaczyć,
jest mastyka, uzupełnienie na zakładkę jest zrobiony tutaj, jeśli chodzi o nadkole wewnętrzne, ze względu na to, że mamy to używane poszycie i nie mamy jej normalne, oryginalne, nowe poszycie, które przychodzi za są, musimy tu zawijać. Natomiast, że to było już zawinięte, bo to jest z odzysku, to mamy wspawane wyżej na zakładkę, uzupełnione mastyką tu pod spodem, tak żeby to wszystko było szczelne i nie dostawała nam się tam żadna wilgoć, woda, żeby nie było po prostu korozji. To teraz ja szybko sobie jeszcze raz tutaj zerknę, bo muszę Wam pokazać dokładnie, o co to chodzi. To jest oryginalna tutaj guma i mastyka i tak wygląda oryginalny błotnik w samochodzie, który wychodzi seryjnie z fabryki, nieuszkodzony. Zobaczcie, jak tutaj wszystko jest. I w tym momencie gumy i mastyki zrobione z tej strony są zrobione identycznie tak samo. W momencie, kiedy to zostanie przykryte lakierem bazowym i lakierem bezbarwnym, to ta strona i ta strona będzie wyglądała identycznie i nikt nie znajdzie. Poza tym błotnik bez szpachli i jedyne miejsce właśnie, gdy ktoś bardzo się uprze, to tutaj w tym miejscu. Tak. Możesz tu przyuważyć, że dołożyliśmy trochę więcej starań i to nie tylko fejkowych, widzisz zgrzewy, prawda? Mhm. Czyli odwierciliśmy poszycie, zostało wszystkie dziurki zaspawane, czyli połączone w metodą tradycyjną, ale dodatkowo na prośbę klienta między miejsca spawów zgrzewarka poszła dodatkowa z dwóch stron, nie żadna udawana, nie żadne wiertełko, tylko z dwóch stron zostało to dodatkowo pozgrzewane, żeby to wyglądało niemal fabrycznie. No, mieliśmy używany element, klient bardzo nalegał na to, żebyśmy to odwzorowali, żebyśmy dodatkowo to zgrzali i tak zostało zrobione. Tego bo nie ma to jest tutaj, miejsce, no tego bo nie ma będzie tutaj, klej wchodził, nie? Bo tu wchodzi klej, natomiast tak. Normalnie, jeżeli jest nowe poszycie, to i tu zgrzewamy, tak? Natomiast... Bo normalnie teraz tak, tutaj to jest wszystko zespawane, tutaj w miejsce tych zgrzewów w poszyciu jest dziurka, a tutaj jest miejsce, gdzie się spawa i w każdą tą dziurkę się po prostu spawa, nalewa się, spawa, potem się to oszlifowuje, wygląda w ten sposób. Ale przez to właśnie, że tutaj będzie klej do szyby, szyba wklejona, tego nikt nie znajdzie, ale to miejsce, gdzie zostało teraz tu zrobione, tak jak sobie klient życzył, to jest miejsce, gdzie możemy uchylić uszczelkę w momencie, kiedy robimy oględziny samochodu. No i wtedy pan znawca, rzeczoznawca, który przyjeżdża, odchyla sobie tu uszczelkę, tu, sprawdza wszystkie zgrzewy dookoła, szczególnie tu na przednim słupku, gdzie mogło być cięte. Czy tutaj, mówi, bezwypadkowe, wszystkie zgrzewy na miejscu. Tak, dalsze wstawienie... Ale też te zgrzewy można zrobić oczywiście, metodą Mirka Handlarza. Można. Tak jak ja to zawsze opowiadałem. Czego nie polecam. No, nie polecamy, aczkolwiek tak się dawniej robiło, że w momencie, kiedy tutaj było to wszystko zgrzane, zaszlifowane i wylany pierwszy podkład, tak trochę bardziej grubo, czyli ta najczęściej szara farba, no i brałeś wiertełko o takiej średnicy, przykładałeś, robiłeś tylko tak, albo tak, w różnych odległościach. Albo ołówek z gumką. Ołówek z gumką też to idealnie siadało. Natomiast no tutaj, wiadomo, jest to dodatkowo, ale jest to zgrzane, także to te blachy się połączyły w tym miejscu. Jest tu pasta zastosowana, normalny zgrzew, tak jak być powinien. Drugie miejsce wstawienia nie jest na progu, tak jak było to ostatnio, dlatego że mieliśmy tutaj uderzenie w tą część progu i blacharz stwierdził, że pod zawiasem dolnych drzwi będzie idealnie wstawić to. Czyli wjechało tam? Tak. Od przedniego słupka? Poniżej zawiasu przednich drzwi. Z progiem? Tak. I wjechało, czyli to jest kolor taki, który był na tamtej ćwiartce, tak. Która tam stoi. Można z drugiej strony zobaczyć, że to taki... No tak, bo tutaj mamy taki niebieski. Carbon coś takiego, a ćwiartka była niebieska. Samochód jest ogólnie, no raczej, no, nie. To jest carbon szwarc? Nie, to nie, carbon szwarc to, wiesz co, M-ki mają swój numer lakieru, on jest bardzo podobny do carbon szwarc, nie pamiętam nazwy tego koloru, natomiast to auto jest ze Stanów, jak większość takich większych napraw. I nie szablonowych typu właśnie BMW serii M. Natomiast klient wie, że ten samochód i tak był lakierowany w Stanach, co widać, możesz pooglądać po lakierze. W Stanach to lakierują jak lakierują, proszę bardzo. No, to nie ma nie za bardzo. No, to tak po prostu. Znaczy, tam... poziom estetyki mają zupełnie inny niż my. Jakiś w ogóle taki zachwiany. A paręnaście lat temu nakładli nam do głowy na Discovery, jak to pięknie tam się lakieruje. A tam się wszystko robi tak jakby na sztukę, nie wiem, mam takie dziwne wrażenie. Tam się okleja na sztukę. Ale nam przedstawiano tą Amerykę, że tam jest po prostu wszystko w superlatywach, nie? No tak jest, jak patrzę teraz tutaj z bliska, to jest po prostu poziom średni. No ale, no trudno, tak jest. Poza tym to jest BMW M3, samochód kultowy, mega fajny. Ale jeszcze teraz przechodząc do BMW i8, jako taką ciekawostkę, powiemy Wam historię taką prawdziwą z życia i to jest historia na przykładzie mojego sąsiada, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, oglądając takie filmiki o samochodach, jak to się naprawia, jak to się robi, szczególnie takie techniczne, bo Karol na swoim kanale robi taki content bardzo techniczny, gdzie pokazuje tak dosłownie, nie? Dzielę się wiedzą. Właśnie, za darmo dzieli się wiedzą, jak się to robi, czego się używa, czego unikać, jakie za i przeciw. I słuchajcie, mój sąsiad oglądał sobie takie filmiki
Zaczął oglądać filmiki Karola, jak malować, lakierować samochody. Nie jest lakiernikiem, pracował w całkowicie innej pracy. No i zaczął na zasadzie metody prób i błędów, o takiej swojej na działeczce gdzieś tam spróbować to, spróbować tamto. I słuchajcie, złożył CV do salonu Mercedesa jako lakiernik, ale powiedział, jak się nauczył, że nie umie jeszcze do końca, że nauczył się z YouTube'a, że robił sobie jakieś tam swoje tylko rzeczy. No i słuchajcie, w Mercedesie zgodzili przyjąć się go na próbę i w dniu dzisiejszym pracuje jako samodzielny lakiernik, chyba tam po dwóch czy po trzech miesiącach, kiedy pracował z panem, który jest tam jakimś mistrzem lakiernictwa, i w tym momencie jest samodzielnym lakiernikiem, czyli da się. Co ty w ogóle o takich rzeczach sądzisz? Wiesz co, to jest tylko dla mnie potwierdzenie tego, że rzeczy, o które mówię na filmach, nie poparte specjalnie promowaniem i reklamą, tylko to, co ja używam i to, jaką ja mam wiedzę, sprawdzają się u innych osób, więc jeżeli ktoś wchodzi na mój kanał i często neguje pewne rzeczy, które ja mówię, to jakby obala cały ten mit, bo jeżeli ktoś potrafił z kompletnego niczego zastosować metody, techniki na produktach, których ja pracuję i to działa, i dostał pracę, i go wzięli, widzieli w nim potencjał, wiadomo, że oni go jeszcze wyszkolą. Ale on w Mercedesie pracuje. No dlatego mówię. To, i teraz widziałem się z nim dosłownie dwa dni temu i naprawiałem Maybacha teraz nowego. No, czyli się da, czyli można troszeczkę wiedzy pozyskać w internecie. To jest apel do młodych ludzi. My takich nie mieliśmy możliwości. Ty szczególnie, ja już trochę bardziej, bo jesteś troszeczkę ode mnie starszy, ale ci młodzi ludzie, jak tylko chcą, to ta wiedza jest. Czyli z filmików na YouTubie, jeżeli oglądasz uważnie i kanały mądre i ciekawe, jesteś w stanie wyciągnąć ciekawą, dobrą wiedzę, która da ci w przyszłości pracę i automatycznie z tej pracy będziesz zarabiał pieniądze, a przed nami BMW i8 właśnie już skończone w macie. Opowiadaj szybciutko, ja chodzę, oglądam dookoła, to opowiadaj, co stworzyło najwięcej problemów. Najwięcej problemów, myślę, było z dachem. Dach, jak wiesz, jest ala karbonowy, miał on dziurę, kleiliśmy go dwa razy, wspominałem to na ostatnim materiale. Lakierowanie dwuwarstwowe lakierem bezbarwnym, czyli w tak zwanym międzyszlifem, czyli raz polakierowane, drugi raz przykryte, jeszcze raz po zmatowaniu lakierem bezbarwnym. Efekt szkła, nie ma morki. No tak wygląda. Taki efekt miał być zamierzony. Po pierwsze, z racji tego, że była dziura, którą kleiliśmy, która siadała, szpakowaliśmy kilkukrotnie, grzaliśmy promiennikiem kilkukrotnie i kilkukrotnie podkładowaliśmy. Dwa, to był karbon, który lubi oczkować, jeśli chodzi o lakier bezbarwny. Ktokolwiek miał z tym styczność, myślę, że doskonale wie, o czym mówię. A dodatkowo chodziło o to, żeby ten efekt wylania był jak najlepszy, nie za pomocą polerki, ale za pomocą grubości oczka soczewki, czyli grubości lakieru bezbarwnego. Nie da się położyć lakieru bezbarwnego w jednym procesie 3-4-krotnie przy nowej generacji lakiera, bo tak zwane zgazowanie zostanie, zgazuje ten lakier, czyli takie drobne oczka, pęcherzyki się pojawią. Dlatego jedynym wyjściem jest polakierować raz, lekko ściąć, zmatowić tą powierzchnię, polakierować drugi raz dwoma warstwami. Mamy cztery warstwy lakieru bezbarwnego. Po co to wszystko? Po pierwsze dla efektu, a po drugie dlatego, że mieliśmy to ten usiadający klej, więc gdyby się zdarzyła sytuacja, że od wielkiego jakiegoś nagrzania, a to jest czarny element, gdzieś nam ten klej usiądzie, a klient jest o tym świadomy, bo to też trzeba podkreślić, będzie można to przyciąć, zapolerować i jest git. Ja kiedyś miałem pomysł, nie wiem, z 12 lat temu sobie teraz przypominam, na moim Peugeotie 307 chciałem uzyskać właśnie efekt czarnego szkła na dachu i wpadłem na pomysł, pomaluję najpierw czarnym akrylem i potem jeszcze przykryję bezbarwnym. Bardzo dobry pomysł. Niby wyszło, ale było takie twarde jakieś do polerowania, że nie mogłem tego dopolerować, ale finalnie był spoko efekt. Wiesz, akryl to jest nic innego jak lakier bazowy, tak jakby razem z lakierem bezbarwnym. Tego już się nie stosuje na osobówkach od tam 80 któregoś roku. Zostało to na samochodach ciężarowych, znaczy dostawczych ciężarowych, ale wszystkie osobówki powyżej 90 któregoś tam roku, no musiałbym to dokładnie sprawdzić, są lakierowane minimum w wariancie dwuwarstwowym, czyli baza na to klar. Ale to nie znaczy, że na stary akryl nie możesz położyć lakieru bezbarwnego. Możesz, tylko musisz zmatowić. Już zauważyłem teraz, że w samochodzie wymieniłeś wycieraczki. Tak jest. Założyłeś moje Oximo i jak się spisują? Prezent twój dla mojego klienta. No, przejechałem się parę razy tym autem nawet w deszczu i spisują się bardzo dobrze. Jestem trochę zdziwiony, bo myślałem, że nie będzie tak dobrze, jak,
jak jest. A co najważniejsze, że tutaj cena też gra fajną rolę? No, wszedłem do Ciebie na stronę i widziałem, a zazwyczaj większość wycieraczek w tym segmencie sobie odpuszczałem i kupowałem raczej Boscha albo coś takiego. A tutaj naprawdę nie ma Cię do czego przyczepić. I cenowo wychodzi naprawdę okej. Okay. Samochód, wiesz, ja zapytałem Ciebie, co największą trudność Wam sprawiło, bo Ty mówisz od strony technicznej. Tak. A ja myślę, że ludzie chcieliby napisać w komentarzu, że jak oni to złożyli. Wygląda przerażająco. Bo powiem Ci, że jak normalny, zwykły człowiek, użytkownik widzi samochód w takim stanie, czyli rozebrany praktycznie do stoi goła szoferka z wnętrzem, łącznie nawet bez szyb, bo przednia, widzę, szyba też jest wycięta. Tak, bo no to widok jest przerażający i od razu co pierwsze przychodzi na myśl, to tego się nie da złożyć. Bo to, co widzieliśmy samochód w poprzednim odcinku, no, ale to już, a to jak wygląda teraz, no to... Rozumiem Twoje pytanie, natomiast tu jest wielka zasługa i ukłony po prostu od chłopaków, którzy u nas pracują, blacharza, który się zajmował składaniem tego pojazdu, bo ja go rozkładałem, ja wycinałem szybę, pilotowałem ten samochód, lakierowałem ten samochód i pomagałem mu w składaniu w jakiejś części, natomiast on sobie poradził z tym, żeby tutaj popasować te elementy, pozakładać, żeby to fajnie wszystko, te szczelinki były takie, jak fabrycznie wychodziły z samochodu. Znaczy ja właśnie teraz tutaj przejadę po tych wszystkich szczelinkach, żeby widzowie widzieli to całkowicie z bliska, no bo tutaj jak patrzę, no to fabrycznie, to nie jesteśmy w stanie się do niczego doczepić, ale też zauważyłem, że to będzie ciężki lakier chyba w utrzymaniu w czystości, tak, co nie? Tak, mieliśmy wczoraj ten samochód, wycieraliśmy, jakiś tam deszczyk spadł, no i od razu widzimy kropeczki. No. Matowe i satynowe kolory mają to do siebie, że jak są brudne, to samochód wygląda jakby był w średnim stanie, nie? No tak jest, to prawda. Chociaż ja miałem oklejane, tak jak Ci wspomniałem wcześniej, F10 w szarym graficie i to nie było tak uciążliwe. Natomiast czarny, jaki by nie był, czy on będzie w połysku, czy w macie, zawsze będzie ciężki do utrzymania. Myślę, że Tobie nie muszę tego mówić. Tutaj nie ma akurat tych niebieskich elementów. Nie. Jest tylko tutaj na znaczku. U Ciebie ten element jest niebieski. To Ci powiedziałem, że to są elementy szare, tak samo jest na nerkach, tak samo jest na progach. I ciekawostka, jak polakierować ten zderzak? O ile ten element jest odkręcany, wypinany, to ten element i ten element są stałe. Więc, a są w różnych kolorach. A są w różnych kolorach, więc najpierw trzeba było polakierować ten zderzak cały w połysku, bo tak wychodził fabrycznie. Na to później, po wyschnięciu lakieru bezbarwnego, okleić tą przestrzeń, która ma być szara, wymatować ją, przelakierować ją bazą szarą, poczekać aż wyschnie, okleić cały znowu zderzak na nowo i skryć lakierem matowym. Czy jest jakiś patent na oklejanie, żeby nie wpaść w depresję? Powiem Ci, że to zależy od lakiernika. Ja jestem z tych, co lubię oklejać. Tak? Ja chyba jestem z tych, co zdecydowanie nie lubię polerować, a lubię oklejać. No to ja tacy, co lubią polerować, a nie nienawidzą oklejać. Ja nienawidzę oklejać. Zawsze wydaje mi się, że coś krzywo okleję, gdzie go nie widać okiem, potem pomalujesz, ściągasz, patrzysz, kurczę. Ja patrzę na to przez pryzmat pasji, różnych możliwości, rozwiązań i na rynek nam dzisiaj dostarcza nie tylko taśmę papierową, tylko są takie naprawdę duże możliwości, duże patentów, pewnych takich, no typowo w lakiernictwie, jakie wykończenie to daje, że jak się w to wkręcisz, to fajnie sobie poużywać różnych rozwiązań. Czasami nie są tanie. To musisz mi jakąś taką polecić, ponieważ jak wiesz, zacząłem szaleć z wałkiem. Wiem. Zrobiła się moda ogólnopolska. Samochodów robisz mi konkurencję. Samochodów wymalowanych wałkiem teraz jest coraz więcej. Tak. I tam właśnie oklejanie jest bardzo ważne, żeby sobie nie poniszczyć tych uszczelek, tego wszystkiego dookoła. Tak jak powiedziałeś na materiale, w szczegółach tkwi efekt. Jak nie ma szczegółów dopracowanych, to zawsze będzie słabo. Jakbyś nie położył ten lakier? No ostatnio przypadek z ciągnikiem, tam chyba też to próbowałem wytłumaczyć, bo robiliśmy ciągnik w 8 godzin, udało się zmienić całkowicie wizualnie i wyszedł całkiem nieźle. I to jest teraz jeszcze samochód, chciałem Wam powiedzieć, BMW i8, jako jeden z niewielu samochodów, gdzie odkręcamy tylne poszycie płótnika. Tak, bo ono jest plastikowe, jest nakładkowe. Bo tutaj ten samochód ogólnie cały plastikowy, ma aluminiowe drzwi, ale to wszystko jest plastik i tutaj akurat w przypadku tego samochodu to poszycie się ściąga. Jest jeszcze kilka samochodów gdzieś tam na świecie, gdzie tylne błotniki są również odkręcane. Tak. Chociażby teraz przyszło mi szybko do głowy Volkswagen Golf 5, na pewno ma ściągane, odkręcane poszycie drzwi. Poszycie drzwi, dokładnie. Ludzie nie wiedzą i szukają drzwi, a to wystarczy tylko samo poszycie sobie kupić i na śrubki przekręcić i to na pewno jest Volkswagen Golf 5 generacji. Dokładnie tak. No powiem Ci, 8 wyszła no fabrycznie, co tutaj dużo będziemy mówić. Do tego jeszcze ten dach ala szklany, naprawdę to wygląda przeperfekcyjnie. Słuchajcie, tutaj progi, ta listwa lakierowana, wewnątrz, ta sama sytuacja.
Tu klient sobie wymienił, co prawda, ten element, bo żeby nie porysowany, żeby były te oryginalne napisy, ale ten element tak samo, lakierowany. Wszystko to zostało pouzupełniane. Każda uszczelka, fabryczne. Każda śrubka, każdy kołeczek. To są rzeczy właśnie, na które zawsze zwracajcie uwagę, jak jedziecie sobie kupić samochód. I jak ktoś by chciał sobie samochód gdzieś tam handlowo kupić i przygotować, to zadbajcie zawsze o takie właśnie detale, bo w momencie, kiedy przychodzi klient kupować samochód, to otwierając drzwi, widząc te wszystkie detale, po prostu już nie widzi nic innego. Widzi, że samochód jest w stanie fabrycznym. A jak robicie samochód tylko po zewnątrz, bardzo często na pokazach gdzieś tam tych nawet tuningowych, gdzie teraz jeżdżę, jest tak, że samochód jest zrobiony ładnie z zewnątrz, a nie daj Boże otworzy drzwi, a to tutaj wszystko pozapylane. Takie po prostu nieładne. No, zrobione po zewnątrz, a w środku nie otwieraj, nie pokazuj, bo to nie ma sensu. To prawda. Było tutaj dużo pracy, ale też klient, mówię, dość wyrozumiały, też ceni sobie to zaangażowanie nasze w ten projekt, bo mówię, to nie jest satyna tylko czysta, jak przyświeci słoneczko, tu się mieni fajnie lakier perłowy. Jeszcze więcej zabawy z przednim zderzakiem, bo jak widzicie, przód jest w połysku, czyli znowu całe auto, cały zderzak był najpierw w połysku, później wyklejone te elementy zewnętrzne i ten środkowy polakierowany drugą warstwą bazy, bo to nie jest już solid, to jest solid. To jest ogólnie jedna całość, tak. Bo tak mówimy, ludzie często myślą, że to się ściąga, nie, się wypina. To jest cały zderzak, jednocześnie, więc cały trzeba było wylakierować na połysk, potem wykleić i polakierować drugą bazą czarną, bo to jest baza z efektem, a to jest czysta, więc są dwa kolory, no i nerki akurat były w oryginalne kupione, nowe z ASO. No i faktycznie jest tylko znaczki niebieskie, nawet nerka jest srebrna dookoła. Powiem Ci, to jest ta taka jakiś limited edition, że w ogóle nie ma tego tych niebieskich akcentów, tylko dekielek w feldze, znaczek z przodu, znaczek z tyłu i to wszystko. Pięknie. A pytałeś mnie, jak będziemy zakładać ten błotnik, bo mówisz, pamiętasz, no, na ostatnim materiale na zakładkę ci, ciężko. Że ciężko, ja pasowałem ten samochód i była tragedia, blacharz znalazł na to sposób, powykręcał wszystkie rzeczy, które tutaj są, wtedy dopiero mógł wsunąć ten błotnik tak, żeby w ogóle nie dotykać drzwi, ale to jest jego patent, on to porozkręcał, znalazł, ja nie miałem tej wiedzy, wtedy na materiale mówiłem, że będzie to bardzo ciężko, że będziemy odklejać, no ale ja nie jestem blacharzem, więc nie we wszystkim się idealnie wypowiem, ale on usiadł do tego, rozmyślał, jak to zrobić i zrobił tak, że wsadził bez żadnego problemu. Także jakbyście mieli takie auto, to da się to zrobić bez jakiegoś tutaj ingerencji w drzwi, jak najbardziej. Wychodzi na to, że po tych filmach blacharz dostanie podwyżkę. No chyba tak. Lub naprawdę, jeżeli jak sami widzicie, jak to jest zrobione, to widać, że pan ma fach w ręku i robi jak trzeba. Każda spinka, każda śrubka to są bardzo ważne rzeczy. Kiedy wydajecie samochód? Auto wydajemy w najbliższą sobotę. W zasadzie już jest gotowe. Przejechaliśmy się parę razy, byliśmy na zbieżności. Zrobiliśmy klientowi też przegląd, bo nam dostał dokumenty i inne takie rzeczy. Wszystko mamy zrobione, gotowe do zabrania, do odjechania. Tak więc my dzisiaj dobiegliśmy z odcinkiem do samego końca. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcję, wpadajcie do Karola na kanał. A jeżeli będziecie chcieli więcej takich technicznych filmów pokazujących naprawy blacharsko-lakiernicze, na przykład tak jak tutaj, proszę bardzo, stoi rozbite BMW, nie jeden chciałby powiedzieć, że szkoda całkowita, samochód nie do naprawy, to są wszystko elementy odkręcane na śrubki, tak naprawdę naprawa w przypadku tego samochodu nie jest zbyt ciężka, jest tylko przełamany przednia część podłużnicy, gdzieś tam na płytę samochód na pewno wjedzie, ale podróżnice... takie samochody da się naprawiać. Oczywiście, ale ta podłużnica jest akurat w jednym kawałku do znitowania. Przez producenta jest technologia na to przyjęta, tu nie ma jakiegoś ciągnięcia, nie wiadomo czego, spawania. Ale to wszystko jest łatwe, słuchajcie, nie? Mieliśmy taką M4 w tym roku, 440 i właśnie podróżnica, pan z Poznania do nas aż zawitał, wstawiona, znitowana, bo to akurat aluminium. Nie było tutaj naprawdę jakichś wielkich rzeczy. Więc jeżeli chcielibyście tutaj przyjechać naprawić swój samochód, to adres? Partyzantów 39 Jędrzejów, serwis blacharski, blacharsko-lakierniczy Radziejewscy. W tym momencie całe na czarno. Tak więc jeszcze raz, jeżeli Wam się podobało, łapeczka w górę, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.